Że radio Conchita, proszę pani, nie chcemy żadnych reklam. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 17. Czas na informacje dnia. Program Energia Plus i Porozumienie dla Europy to inicjatywy zaprezentowane na dzisiejszej konwencji programowej partii Porozumienie. Iran odwołuje Festiwal Polskiego Kina. To odpowiedź na, ich zdaniem, antyirański charakter konferencji, która odbędzie się w Warszawie. Polska pomaga. Powiemy o finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i akcji charytatywnej Polacy Rodakom. Także proszę Państwa, tutaj bardzo ładnie tutaj ten wernisaż wypadł, udało się w galerii Hestia, tak, przy Sowieckiego, jak Państwo jadą na Wilanu, bardzo ładny wernisaż, bardzo ładnie się wszystko udało, także kulturalnie bogato, takie śniadanie, proszę Państwa, bo to co to była, sobota o 11 rano, aż mnie zatkało, że to tak wcześnie. No i Bogu dzięki, te pijaki nie przyszły, a zresztą nawet wina nie było. I Bogu dzięki, może i dobrze, że tego wina nie było. Także skorzystałyśmy z Dawidkiem, proszę Państwa, z tego wernisażu. Piękne mamy zdjęcia, porobiłyśmy sobie zdjęcia, bo my zawsze robimy zdjęcia. Przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin uważa, że odnawialne źródła energii stają się coraz ważniejszym elementem systemu energetycznego w Polsce. Program Energia Plus. Dzięki temu programowi miliony Polaków obniżą swoje rachunki za energię, stając się zarazem jej producentami i konsumentami. Jak wyjaśniła wiceprezes Porozumienia Jadwiga Emilewicz, ma to się odbyć m.in. za sprawą zielonych inwestycji i przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, które wytwarzają prąd z promieniowania słonecznego. Chcielibyśmy zrównać wysokość i wszelkie informacje właściwie nie muszę tu żadnego katalogu szukać. Wszelkie informacje macie Państwo na ścianach. Robione są zdjęcia w dużej rozdzielczości. Także wszystko widać. Wszystko jest tam też film. W kanale Dawid Słodziak, Dawid Wachowiak, Dawid Kotek. El Mercedes, youtube.com, Elak, no, youtube.com. Zapraszamy serdecznie. No i że te buziaczki przesyłamy. Ciebie Haroszu, Guatemala, żelaju. Sibirska Wezerodnia, no i co jeszcze? Sibirska Wezerodnia, no i Kaszkarska Dział Galicja. No, żeby tutaj ci katolicy w Warszawie, całe to żydowstwo, którym no, mają zabrać te galerie, w sensie takim, żeby ci nie panoszyli, żeby dystrybucja była porówno, żeby to nie było dla znajomych koleżanek, dla znajomych kolegów, tylko tak jak tutaj w tej ergochestii, proszę Państwa, proszę bardzo, katalogi, prezenty do wzięcia dla każdego. Nie ma wyjątku, bo żydostwo zaraz by tu się chciało dzielić, wiesz, na lepszych i na gojów. A to przecież Jahwe na pewien okres czasu dawał im te przywileje, a oni myśleli, że się rozbestwili, rozpanoszyli się, że tu będą, wiesz, robić co tylko, na co tylko będą mieli ochotę, bo i krowę ze złota dali, to przecież to zamiast Boga czcić i wdzięczni Bogu być za to, co mają, to oni krowę zaczęli czcić, a potem jest tej prostytucję świątynną, w czasie Salomona nawet, tak, w tej świątyni placki, a Astarte piękny, no w ogóle dzieci swoje w ofierze palili, Żydzi byli obrzydliwi, proszę Państwa, cały naród żydowski, sromotna kara, klęska w roku 70 naszej ery, kiedy Jeruzalem zostało zamordowane, zniszczeni, wszyscy wybici do niewoli wzięci. Jest łuk Tytusa, proszę Państwa, który się objawił w ostatnim roku, bo kto inny na początku przyjechał w roku, proszę Państwa, 66. Jeruzalem zostało oblężone przez kogo innego, kto inny potem powrócił w roku 70, żeby to miasto zamordować, zniszczyć i wszystko. Także Jahwe tak chciał. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi nie chcieli Boga Jahwe już. Nie chcieli swojego ojca. Tak samo jak dziecko przeciwstawi się przeciwko matce, mówi stara. Przeciwko ojcu, mówi stary. Do godziny 16 zebrano już ponad 33 miliony złotych.
Ponad 500 paczek wyjechało dziś z Puław na Ukrainę w ramach akcji Polacy Rodakom. Po raz 19 z inicjatywy senatora Stanisława Gogacza biało-czerwone paczki trafią do polskich rodzin mieszkających na wschodzie. To 5-dniowa objazdowa podróż po Ukrainie, mówi koordynator akcji Artur Kwapiński. Codziennie od samego rana do samego wieczora podążamy od miejscowości do miejscowości, gdzie w domach polskich, w ośrodkach kultury i w innych miejscach, chociażby kościołach, spotykamy się z naszymi rodakami. I tam rozmawiając, śpiewając, spożywając razem posiłki w nastroju świąteczno-noworocznym, przeżywamy razem z nimi to, co my przeżywamy tutaj w Polsce 24 grudnia. Każda z paczek waży od 10 do 15 kg, a w środku między innymi żywność z długim terminem ważności, zabawki dla dzieci i książki po polsku. Na koniec ostrzeżenie hydrologiczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia dla województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. Prognozowany jest wzrost stanów wody w zlewni Baryczy, a więc takich rzek jak m.in. Kuroch, Polska Woda, Sąsiecznica i Łacha. Woda podniesie się powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością wzrostu do stanu alarmowego. Ostrzeżenia obowiązują do jutra, do godziny 9. W całym kraju pochmurno i tak będzie do końca dnia. Na wschodzie, w centrum i na południu będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach od minus 3 stopni na Podhalu, około 2 powyżej zera w centrum, do 6 na zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital. Nie ma babci, nie ma dziadka, dawno poumierali. Po co to dziadostwo tu na chama nagle mi tajemniczo się wciska? Dlaczego kłamstwa w tej reklamie były? Bo wiecie Państwo, ludzie na raka umierają 30 lat, dziecko umiera na raka. To gdzie on zostanie babcią, gdzie on zostanie dziadkiem? To ci, którzy na wojnie żyli, więcej energii mają siły, to jeszcze ci przeżyli. No. Także obrzydliwe kłamstwa reklamy. Także nie chcemy reklam żydowskich, nie chcemy.